Dzień dobry, Emiliano, Akademia Kulinarna Whirlpool i dzisiaj mamy specjalny gość, Joanna. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, Emiliano. Dzień dobry. Po pierwsze chciałem Ci dziękować, że chciałeś gotować ze mną i nie tylko z gwiazdy Marku i Krystyna. Absolutnie, Ciebie też uważam za gwiazdę tej Akademii Kulinarnej. Dziękuję. I Ty chciałeś gotować... Owoce morza. Owoce morza. Owoce morza, ale owoce morza jest bardzo dużo w rynku już. Oczywiście. Ale dzisiaj rano pojechałem na zakupy i znalazłem świeże baby kalamary. Cudownie, cudownie. Pamiętam, że kiedyś tutaj też robiliśmy kalmary, więc teraz cieszę się bardzo, bardzo na te świeże, super kalmary. Ale dzisiaj będziemy faszerować kalamary. Świetnie. Joanna, zaczynamy z naszej baby kalamary. Świeże i musimy teraz wyczyścić. Jak to się robi? Po pierwsze, to jest super świeże, tak? Widzisz, tak. Jak wyglądają? Tu mamy macki, głowa i teraz po pierwsze zdejmujemy głowę tu i od tej części jest tu kroimy i tu używamy i tu wyrzucimy. Rozumiem. Dobra? Tak. Potem. Widzisz coś tu? Tak. To jest część twarda. Widzisz, to jest, idzie całe. I to wyrzucimy tu. I teraz musimy, to jest drugi część, w środku musimy zobaczyć, jeżeli jest coś nieładne, ale to jest, są bardzo taki, jest bardzo prosto to użyję. I ostatnie rzeczy, musimy zdejmować skóra. Dlatego nasze kalamary będą białe. Jak to się robi? Po prostu to się zacina delikatnie z palce i nasza skóra wychodzi i do całe nasze kalamar. Obieramy. Wiesz, obieramy i to już do kiedy widzimy, to jest białe. Tu jest trochę tu na ogon, ale ogon jest cały biały. Śliczny. I to położymy do naszej papier. Wyczyszczony kalmar. Tak? Okay, super. Zabieramy się do czyszczenia. I już widzisz, skończyliśmy. Było, kończymy. Nie było trudno, nie? Nie, absolutnie świeże, po to prostu świetnie. Ostatnia. Ze skórki się obierają, środek też się czyści bardzo, bardzo łatwo. Teraz, gdy nasze baby kalamary są gotowe, musimy tylko, to robimy w ten sposób, wracamy tu i musimy wyczyścić, suszymy. To zostawimy teraz tu na papier, na chwilę. Między tego czasu my zaczynamy przygotować farsza. Okej. Okay. Akcja. Pierwszy krok nasza farsza. Mamy te nasze macki. Macki, tak. I teraz możemy kroić na małe kawałki. Okej. Okay. To, no, taki wiesz, normalny. Dobra. Ale na taki malutki kawałki. Proszę bardzo. I potem wracamy tutaj. Ścieżka była czysta, to były tylko te nasze macki w środku i tak dalej, tak? Tak jest. Mamy super pokrojone, już gotowe. I teraz czysta miseczka. Dobrze. Tutaj. Dobra, mamy czysta miseczka, to możemy używać tutaj. I co dajemy do miseczka? Po pierwsze, było mała ziemniaka, że wczoraj gotowaliśmy, została i teraz dodajemy do naszej farsza. Tu są łyżki i albo widelce. Dobrze. To jest normalne ziemniaka, to jest teraz trochę musimy taki dokładnie, tak jak się mówi po polsku? Wymieszać, wygnieść. Do, idealne. Pięknie powiedziałeś, prawie jak prawdziwa Polka. Myślałam, że jak prawdziwy kucharz, którym nie jest. Ale to dobrze, okay, na pewno jest. Dobra, świetnie. Dalej. Dołączymy nasze macki. Już dokładamy. Tak. Też i dalej, wiesz. Tak, mieszamy. Potem dodajemy trochę czosnek. Lubisz czosnek? Tak, bardzo. Mocno, bardzo. Czy lubisz taki delikatny? Może być troszkę bardziej podkręcony smak, więc nie okay za mało, opowiem. To tak nie za mało. Okay. Dajemy tyle. Super. I mieszamy jeszcze raz.
Dobrze, na razie mamy trzy składniki, ziemniaki, nasze macki i czosnek. Teraz dodajemy pietruszka. Natka zielonej pietruszki. Tak, to... Super. No. I mieszamy. I mieszamy. Pięknie pachnie, świeża zielona pietruszka. Oczywiście. Teraz, co tam brakuje? Oliwa z oliwek extra vergine, to jest... Tak, to jest to wiąże nam bardziej. Tak, teraz musimy trochę oliwa z oliwek extra vergine. I to wiesz, musimy i potem mieszamy jeszcze raz. To jest to bardzo, to dosyć intensywne i pachnące oliwa. Okej. Okay. No. Potem trochę sól. Ja jestem już mało używam sól. Trochę pieprz czarny. To trochę więcej. One wszystko pięknie pachnie. Tak. To już mieszamy dalej. Okej. Okay. I teraz, gdzie chcemy dawać taki nuta, jest bardziej śródziemnomorska, tak. Morze, piękne. Włoski. Włoska. Tak. Używamy pomarańcza, ale sama skóra. Okej. Okay. I, ale wiesz. Czyli odrobinę. Odrobinę, to znaczy to odrobinę, to bardziej to zależy, jak my I lubimy. Znowu powiem, że cudownie pachnie, jest świeża. A po prostu zapach jest fantastyczny. Dobrze, i mieszamy. Mieszamy to. No i kolorystycznie, jak to zaczyna ładnie wyglądać. Teraz, jak według Ciebie jest konsystencja? Jeszcze odrobinę bym to czymś związała. I tak. Może być, jeżeli mamy za taki miękka konsystencja, można dodać trochę buka tarta. Dobrze. Ale... Myślę, że niewiele. Jeśli to tylko odrobina. Tak. Myślę, że wystarczy. Wystarczy. I nasza farsza jest gotowa. Super. Szybko, łatwo. I pachnące. Pachnące i kolorowo. Słuchajcie, super. Wszystko. Wszystko. I teraz musimy tylko faszerować nasze baby kalamary. Znaczy, jest teraz z powrotem nasze kalamary do naszej deska. Tu super. Mamy, oczywiście już się są suszone. Tak? Nie, znaczy nie, nie suszone, ale nie wyspy, suszone, tak? Ale to jest. Tak. Mamy nasza farsza. I teraz. Bieram jeden, trochę farsza i po prostu dodaję i łyżka. Dobrze. I teraz musimy, nasza farsza nie idzie na całość, ale mniej więcej 1/3 od pojemnika od naszej baby kalamary. I teraz, gdzie mamy wszystkie nasze kalamary faszerowane, musimy zamykać. Dobrze. Wykołaczka, to jest proste. I to idzie o jedna strona i na drugą stronę. Okay. Tasiemy, gdzie zostają tu otwarte, wiesz, na taki sposób. I mamy już wszystkie zamknięte. Tak jest, ostatnie. Tak, teraz wyciskamy troszeczkę, gdzie nasza farsza będzie się równomiernie tak, okay. Dokładnie. I to już są prawie gotowe do pieczenia. Świetnie. Joanna, teraz musimy tylko przygotować nasze rytwanka i pieczyć. Co robiliśmy między tego czasu? Tak, w międzyczasie pokroiliśmy ziemniaki na delikatne plasterki, na cienkie dosyć plasterki. Tak. Dodaliśmy do tego ha! Peperoncino. O tak. Sól, pieprz i odrobinę czosnku. Mhm. Wymieszaliśmy to wszystko z oliwą, więc to wszystko jest pięknie przygotowane i w tej chwili już wymieszane. Tu jeszcze mamy odrobinę czosnku. No i co? I to włożymy tu. Tak, i to potem mamy świeży rozmaryn. Więc zaczynamy układać w brytwance tak. Nasze plasterki ziemniaka. Powiedz mi, czy dobrze to robię, czy rozkładamy je po prostu musimy jeden obok drugiego? Musimy tylko pokrywać całe dół, nie? Dobrze. Zostały ostatnie plasterki, wkładamy i mamy gotowy podkład pod nasze okay. Kalmary. Dobra, nie myć ręce, okay. Zostaw takie ręce, gdzie masz trochę oliwy. Ja dodaję nasze rozmaryn tu w boku i teraz możemy dawać kalamary. Okej. Okay. Tak? Jak to robimy? Można. Wiesz jedno, masz ręce już trochę tak. Masujesz tego olej, gdzie masz na ręce. Oczywiście, i składasz do ładnie do nasze brytwanka. Tam ewentualnie masz też trochę. Świetnie. O, super. Możemy wykorzystać oczywiście. Oczywiście, nic do. Musimy wykorzystać wszystko, nie? Nie kalmary wyrzucimy. Łatwo się też bierze, bo mamy wykałaczki, które nam tutaj ułatwiają. Oczywiście. Świetnie. Na ostatnim.
naszego. O, idealnie. Świetnie, zmieściły super. Się wszystkie. Dajemy do naszej kalamary. Mam tu przygotowane trochę białego wina. Przepraszam, nie było dla Ciebie tej wino, ale dla naszej kalamary, ten raz. Następnym razem tak to jest. I to używamy też wino. Okay. Ale nie muszę być za duże. To trochę idzie do naszych kalamary, idzie do zimniaków, gdzie też da to by super aromat. To jest zwykłe białe wino, oczywiście dobre. I teraz, jak powiedziałem na początku, używamy nasze cytrusy. Pomarańcza by dodawana w środku nasza fascia. I teraz na, tu na górze, na zewnątrz, dajemy trochę skóra cytryna. Skórka z cytryny. Tak. Okay. Gdzie i to cytryna, wino białe, ostre chili. To jest, będzie bardzo pachnące i aromatyczne. Bardzo ciekawa. Jest jedna rzecz. Tak. Jest kropelka na wierzch. Dobra. Oliwa z oliwek ekstrawergine. Tak. Ok. I co więcej. Ja dodawam, jest troszeczkę pieprz. Sól może. Tak, może delikatne. Ja wiesz, mało, bardzo mało dobrze. Używam. Dobrze. I na końcu trochę bułka tarta. Okej, okay, do posypania. Gdzie będzie trochę krupiące zostaje, nie? Tak, bułka nam to zrobi. Tak. I to. Świetnie. I teraz idzie do piekarnika. 160 stopni, góra-dół, 15-20 minut. Musimy zobaczyć, kiedy nasze kalamary będą trochę się... Napuchną, ale... Nie za bardzo. Okay. Dobra? Dobrze. To zobacz. Teraz czas na piekarnik. Czas na piekarnik. Joanna, już nasze baby kalamari są gotowe. Część się otwierało, część nie, ale to jest super. Jak pachnie? Pachnie cudownie. Tak właśnie pachną wspaniale owoce morza. Zapach jest rewelacyjny. Czosnek, wino, to wszystko po prostu aż pachnie tak, że się chce to od razu chrupać. Słuchaj, ja bardzo Ci dziękuję, że komentowałeś nasze post. Zapraszamy też na następny przepis. Emiliano, Joanna, Akademia Korona Whirlpool. Cześć. Dziękujemy, cześć.